Jesteśmy na kempingu. Już masę osób przyjechało, zespołów jest pełno. Teraz idziemy się rejestrować, a jezioro tam za drzewami, zero wiatru, zero falki, w sumie dobrze, ale dla ryb gorzej. To zobaczymy, co to będzie od poniedziałku. Najmłodszy. I będziemy losować. Jak on? To jest to, 38. 38. No już po losowaniu, do losowania. Teraz rejestracja jeszcze przed nami. Trzech panów tutaj. Silne. Przedstawiam słynną załogę G. A czy ja mogę siebie również? No, w drodze wyjątku. Dzień dobry. Ale nie psuj na atmosferze. A to jest Marian. Też dzień dobry. Na razie napracowana. Przerywamy i będziemy się teraz rejestrować. Szukamy karty wędkarskiej, bo trzeba mieć, a właściwie okazać się kartą wędkarską tutaj. No bez karty nie wystąpię w zawodach. Dokument? Dokument. Paszport, o proszę. Paszport, dokument. Wszystko trzeba sprawdzić dokładnie. Zbigniew. Jest Zbigniew. Proszę, Zbigniew. O, to jest Zbigniew. Leszek. To jest Leszek. Trzeba zobaczyć, czy nie oszukują przypadkiem. Będą zezwolenia wtedy wydane wędkarskie. Będzie można łowić w czasie zawodu. Może być? Dobrze. To jest moje. To jest to twoje. Ej, to już jest 30 lat temu nieaktualne. Co ty? Czym ty się legitymujesz? Ej, pierwszy rzut okiem na jezioro. Jest sobota, godzina 15. Jesteśmy po rejestracji. No i zobaczmy, jak to wszystko wygląda. Wielka, wielka woda. 30 stopni w cieniu. Słońce praży niemiłosiernie. Przy brzegu trochę zielska. Lekka falka gdzieś tam na środku. I to wszystko. No zobaczymy, co tu się będzie działo. Jutro się okaże, chociaż to, gdzie będziemy łowić po losowaniu, jutro po południu. Na od poniedziałku. Od rana walczymy. Dobrze, że kamera nie przenosi zapachów. Tak, nie przenosi, bo te zapachy, które wydobywają się z tego dolnego pojemnika, czuć w odległości mniej więcej 30 metrów. Nie, muszę odejść. To są słynne wynalazki kulki Zibiego pod tytułem Toy Toy. Kolego! Gdyby ta kamera miała zapach, to na pewno by ci zwiędła od zapachu. Widzisz, co się dzieje z kamerą? A tu wiesz, dobra. Ja muszę na baczność się postawić. A tu mam dipy. Weź poniuchaj. A tam są dipy w tym. Mam noc w to wsadzić. I ja w tym dzisiaj będę spał. Ja tu dzisiaj będę spał. Słuchaj, ale jak one je będą chciały tego żreć. Ja im zrobię? No właśnie. No to co ja im zrobię, mój no Boże. No właśnie. Słuchaj, był czas przywyknąć, jak to mówi pewien klasyk z filmu Sami Swoim. Oczywiście, myśmy do tego przyzwyczaili się już dawno, dawno temu. Pokazy sprzętu również przed rozpoczęciem World Cup Classic. Proszę bardzo, tutaj robimy biznesy. Zibi kupuje fotel Mivardi. Nie będę zaglądać do portfela jemu. W bardzo atrakcyjnej cenie, oczywiście, że tak. I inny sprzęt również. Sygnalizatory, pudełka, kołowrotki, podpórki z nierdzewki. Oczywiście to tylko część tego, co Mivardi oferuje. Jeszcze tablica. Widzę, że zainteresowało cię to.
Tak, bo te, tutaj ten. Współpracuję ze wszystkimi sygnalizatorami. No właśnie. I uważam to, że Amivardi bardzo dobra firma. Poprażaki, a to, że ja to do rana nie widzimy. Ja ochotę mam, ja to... Ja mocno piwo. I bardzo mi... O! A czekaj, jak to tu jest? Jak to to jest? To jest magnetyczne. Magnetyczne. Tak, i to tak. Na plecionce będzie tak, dobrze? Tak. A to gniazdko pracuje do RX-a, tak? Tak. Dobra, dziękuję. Cała, z Mivardi to czysta przyjemność robić interesy. Dziękuję bardzo. Proszę, jaki namiot karpiowy. Proszę bardzo, jaki namiot karpiowy ładny. Nie, to... Łóżko Leszka przykryte. Tak. Dobre. No. Pontony. Na piach można z tym. A, tu jest ten. A, ciągnie rybę. No proszę bardzo. Pierwszy. Model 50, tak? Can you show it? It's great. Ten jeszcze się nie liczy. Za wcześnie. No, robimy rekonesans. Jesteśmy w tej chwili... Tutaj jesteśmy. Widzimy przed sobą ten zamek. Tak, tutaj jakiś drapieżnik w wodzie. Walczy z drobnicą. Natomiast to wszystko wygląda tak. Tu jest wał. Tu jest zejście. Tam będą rozbite namioty i żeby tutaj się wdrapać do brania chociażby... Trzeba być trzeźwym. Tak, trzeba być trzeźwym. Wejść po tych schodkach, natomiast tam dalej schodków nie ma, więc wdrapać się tam, tu. I tutaj na tym betonie, rozgrzanym betonie o temperaturze 50 stopni Celsjusza będziemy sobie tutaj różne rzeczy mieszkać, tak. Tutaj będzie łóżko i parasol. Jakoś... Łóżko i parasol, tak. Takie platformy wyrównujące mogą się zbić, kurwa. Tak, wiesz. I tutaj Zibiego posadzimy, bo on jest twardy, on lubi takie warunki, więc on sobie tu usiądzie, a my tam w krzaczkach, w cieniu. No, ja mam pięknie. Łóżko z nieregulowanymi nogami. I pytanie, gdzie Państwo idą? My? Sami jedziemy. Idziemy do przodu, siebie. Tam za wszystkim. Za grupą. Tam, dokąd zmierza kondukt. Tam wskazano nam drogę. Ci panowie w czerwieni też dokądś idą? Tak, na wskazanie. Gdzie? Aha. Cały czas do przodu. Dobrze, idziemy do przodu. No, żeby dojść do miejsca wspólnego zdjęcia, no trzeba przejść dobre 1,5 kilometra, ale czegoż się nie robi. Następna flaga biało-czerwona. Gdzie panowie idą? I tam, i tam. Gdzie panowie idą? A gdzie panowie tak. idą? Na rozpoczęcie World Cup Classic. No już teraz wszystko wiemy. Parada, tak. Idziemy na rozpoczęcie World Cup Classic i paradę. Tak, i to jest parada flag. Wszyscy startujący zebrali się na plaży. Za chwilę będzie wspólne zdjęcie wszystkich startujących zespołów. 115 ekip z całego świata. Flagi polskie tutaj. Właśnie je widzimy. 12 polskich zespołów. Na World Cup Classic. Team Poland. Team Poland. Polska biało-czerwoni. Polska biało-czerwoni. Polska. Biało-czerwoni, Polska, biało-czerwoni, Polska, biało-czerwoni.
biało-czerwoni, Polska! Biało-czerwoni, Polska! Biało-czerwoni, Polska! Biało-czerwoni, kto wygrał zawody? Polska! To jest ta słynna parada flag World Cup Classic, tym razem 2016 rok, Zielonowo-Młyńska w Czechach. To jest Hans. Wszystko są sędziowie. Sędziowie są proszeni na scenę, żeby wszyscy się zapoznali z ludźmi, z którymi zawodnicy będą współpracować, miejmy nadzieję, dość często. Sędziowie World Cup Classic 2016. Z flagami wszystkich państw, które biorą udział w tej wielkiej imprezie. Hi. Cześć. Cześć, Rafała u Rafała. Zibi. Tak. Yes, Zibi. Sir. Tu. Zibi. Zibi. Czekaj, ksiądz. Co Zibi wykombinuje? Bo... Numer odwrotnie. Numer 4. Numer 4. Dziękujemy. Okay. Dziękujemy. Once everybody is on the plane about 11 o'clock. Don't worry, it's the most important. Just a second. Beginning? The most important. Oh, already Monday. 29. Poniedziałek, godzina 6:30. Ostatnie chwile na kempingu. Wszyscy się zbierają i zaraz o 7:00 wyjazd na stanowiska. A pogoda szykuje nam się taka jak w ostatnich dniach, czyli żarówka i ponad 30 stopni Celsjusza. No i wszystkie samochody zaraz się ustawiają, żeby wyjechać z parkingu. 116 zespołów, około 200 samochodów. Ciebie tej grupy całej, no to muszę tutaj. A na szpicy Anglicy na początku, zespół z Czech, nasi sąsiedzi. Proszę Ciebie. Tutaj. Stosunki no, dyplomatyczne dalej. Nawiązuje. Nawiązujesz stosunki dyplomatyczne. Tak, jest. No. Czyli będziesz ambasadorem, ambasador Zibi. No jako chorąży, wiesz, tego tutaj naszego, całej tej grupy, no muszę zorganizować wieczorek zapoznawczy, coś tamtego. Well, it's quite incredible. It's quite emotional standing here in the Czech Republic. First time in history that not only have we organised this event here, but an event of this magnitude has ever taken place. It's a fantastic morning, a lot of excitement. Logistically, we've had to get all the cars in the right sections and the right orders to go around to the actual pegs themselves.
We've got police escorts. There's a whole load of excitement that's going on, but now it's really about to happen. World Cup Classic 2016 in the Czech Republic, and very shortly, in the next few days, we'll find out who are our new champions. Wygląda tutaj właśnie będziemy łowić. Parking koło naszego stanowiska już cały zajęty, wszystkie samochody przejechały, wędkarze wracają do siebie, a ja po schodach idę na naszą czwórkę. Też właściwie jesteśmy gotowi, już wszystko przygotowane. Najpierw będzie kontrola łodzi, pontonów, czy są wyposażone tak jak należy. No, o 14 sygnowi zaczynamy łowić. No i tak to wygląda. Z prawej wigwam Zibiego, z lewej Leszka. Tu jest droga, a ja się usadowiłem za drogą na skarpie. Mam nadzieję, że nie będzie konfliktu z tą skarpą w nocy, bo może to się, no, delikatnie mówiąc, śmiesznie skończyć. Do startu zostało nam 15 minut. Ostatnie przygotowania. Tak. Słuchaj, jak się zapatrujesz, ryba chodzi cały czas w łowisku. Ja mam wrażenie, że tam dalej to są tołpygi jednak. Natomiast bliżej grzbiety karpi i masę bąbli wychodzących z dna, więc chyba sporo ryby powinno tutaj być. Woda bogata w rybę, to nie ulega wątpliwości. Odnośnie tych bąbli, mogą być tutaj w łowisku blisko duże leszcze, ponieważ łowią miejscowi, a jak jechaliśmy tu rano na łowisko, widzieliśmy, jak jedni panowie łowili i wyjęli takiego leszcza, no plus minus około 2-2,5 kg, więc... Ale rozmawialiśmy z kolegami, którzy odstawiali samochody na parkingi i wszyscy powiedzieli, że mają karpie w łowisku. Więc jeżeli nam pogoda nie przeszkodzi i te 30-stopniowy upał, ja myślę, że to ta woda zapisze się do jednej z ciekawszych podczas WCC. Tak, World Cup Classic, zresztą z tego, co słyszeliśmy, chyba to się zgadza, że to jest niesamowita populacja karpi różnej wielkości. No, miejmy nadzieję, że one będą chciały żerować. Nawet nie chcę mówić, jaka jest temperatura, bo nie spoglądamy na termometry na wszelki wypadek, żeby się nie przerazić. Niesamowity upał. No, mamy już wszystko przygotowane, wszystko jest w pontonie gotowe, żeby wypłynąć, zbadać, no, postawić zestawy, no a później tylko polować. Muszę gdzieś odpukać, żeby nie zapeszyć. Jak raki były. Nieco zielono mi, można było powiedzieć. Zakwit wody dość mocny. Pracuję na szczęście tylko tutaj przy brzegach. O, ptaszki sobie wyjadają stamtąd coś smacznego. No i tutaj co chwilę bardzo blisko brzegu uderzenia drapieżników. Nie wiem, boleń czy sandacz. To już ta pora.
niespełna za minutę 14, wszystko gotowe. Zestawy, kulki pozakładane, bałwaniki. Zobaczymy, co pan Zbyszek sobie wymyślił. Z nosem nie podchodź. A tutaj na broń. A tu uwaga, bo tutaj kapie z tego nawet. No zobaczymy, wszyscy się ruszają już do boju. Panowie, przygotować się, bo zaraz powinien być sygnał na rozpoczęcie. Tak, tak. To był sygnał trąbką. Rozpoczynamy World Cup Classic 2016. A ja się wyłączam i biorę się do roboty. Jaka najważniejsza jest informacja po pierwszym, no jeszcze nie kończącym się dniu, bo to 19.30, ale już szarawo się robi. Chyba to, że przeżyliśmy ten cały dzień. Te upały, coś niesamowitego. Kilka godzin na pontonie, szykowania wszystkiego, masakra. Przyznacie rację. W pełnym słońcu. Niestety przyznajemy rację. Zresztą widać po nich. Jest godzina, jak mówiłem, 19.30, na dworze 26 stopni w dalszym ciągu. Słońce, nie ma słońca, zaszło słońce. No i teraz możemy sobie spokojnie chwilę posiedzieć i wreszcie zaczerpnąć powietrza. I tylko nadzieja, że w nocy nic nie pozwoli nam spać. Ale jest dobra strona dzisiejszego wieczoru. O, uwaga, zaraz się dowiemy o dobrej stronie dzisiejszego wieczoru. Proszę bardzo. W chłodzie, jaki w tej chwili zapanował, będą podawane drinki z lodem. Panowie, a kto skoczy po lód? Kto skoczy po lód z lodem? O, to coś Zresztą nowego. Chcieliśmy ci bardzo podziękować za ten lód, to drink. Chyba przed szereg się troszeczkę wysunął. No, czemu przed szereg? Jeden lód kosztuje 6 zł. 6 zł. Śmietankowy. Sklep zamknięty. Ty znasz do tej pani adres, w domu u niej byłeś. Godzina 6.40. Zbi z Leszkiem popłynęli w ubranie. Kolejne tej nocy, ale niestety większość to były, nie większość, wszystko były leszcze. Oprócz jednego odjazdu karpiowego i przeciętej plecionki, placicznice oczywiście. Zobaczymy, czy uda im się wypolować tę rybę. Branie blisko, bardzo blisko drzew pod wodą. Chwila prawdy po pierwszej nocy. Zbyszek wiąże przypony, ile się tylko da. Łatwo nie było. Dwa karpiowe brania, dwa odjazdy. No i racicznice. No racicznice, dużo zaczepów tutaj jest. Przecięte oba przypony. Oprócz tego dwa leszcze. Trudne łowisko, bo jednak bardzo dużo drobnych jakichś patyków pokrytych właśnie tymi lacicznicami po drodze jest i trzeba od razu płynąć pontonem do brzegu. Nie wyobrażam sobie ciągnięcia, nawet jeżeli ciężarek spada. O której były te brania? Ciemno było zupełnie jeszcze, co? No, życie zaczęło się na wodzie o wpół do 12. Pierwsze branie. I tak co dwie godziny do rana. Pierwsze branie według miejscowych fachowców na orzechy, tygrysie miały tu ryby nie brać. Pierwsze branie właśnie akurat było na orzechy, tygrysie.
No i takiej słusznej wagi leszcz, takie około tak 2-3 kilo. Zmieniłem zestaw i dałem dużą kulkę śmierdzącą i do tego orzecha dałem. Półtorej godziny wyjazd, szalony wyjazd z Kołobrodka. Zanim za wędkę chwyciłem, wszystko oklapło i... Właśnie to jest to. I na Raczyńczycy gdzieś przecięło. Wilplasta wytrzymał o grubości 0,28. Za przyponem strzałowym jakieś może 5, przepraszam, jakieś 7-10 metrów. Drugie branie, za 2 godziny, nad ranem, przepraszam. Następne branie, ale pycholem też na smroda i też na orzecha. Pojechał pyskiem po raczycznicach i obciął kupon. No i tyle. Ale najważniejsza rzecz, wiadomość, którą dostaliśmy też rano. Nasi koledzy z drugiego teamu Karpmaxa, 8,9 karpia pełnołuskiego, a więc w klasyfikacji teamów już się liczymy. I to jest bardzo ważna informacja, wielkie brawa dla nich. Też mieli drugie branie jeszcze w nocy. Ryba spięta. No, zaczynamy uczyć się tej wody. To jest chyba podstawowa rzecz. Inne wyobrażenie może było w tej chwili już co nieco po tej pierwszej nocy, wiemy. Także dlatego jest nadzieja, że drugiej nocy będzie skuteczność dlatego większa. Zmieniamy. Białe, czerwone się łączy. To jest nagrywanie. I koniec. I nagrywasz, a później wciskasz to i trzymasz, aż ci... Godzina 11. Wtorek. Pierwsza ryba sąsiadów z prawej strony, zespołu z Czech. Zerwali jakieś godzinę temu, a teraz z powodzeniem. Dużo nie jest, 5-6 kilo, ale jest, zawsze się liczy. O! 8 kilo. Bardzo ładna ryba. To 8-9 kilo. Dobre. Dobre. Mów bo bił. To 15 statku, a razem mu przyszło też do smargowej. Zaczęły się branie po naszej prawej stronie. Przez chwilę Czesie wraz z po angielski. Holuje karpia. No tak, może ma 3 kilo. Ale branie było. Czyli ryby są w łowisku. Jest 19.35, to mrugające na czerwono światło oznacza, że było branie. Zibi popłynął. Był bardzo silny odjazd. A ponieważ robi się już szarawo, włączyliśmy światła pozycyjne, żeby mógł bez problemu trafić, zwłaszcza pomiędzy plecionkami, które tutaj idą prawie prosto obok siebie. Księżyc prawie w pełni. Uff, zobaczymy. Do 4 razy sztuka teraz, bo w nocy 2 spinki. Jakąś godzinę temu ja miałem karpia. Akurat Zbyszek był pontonem na wodzie. Musiałem go holować do brzegu. Wyszedł na wierzch i się spiął. Po prostu się spiął. Uff, pech straszny mamy. 3 spięte ryby. Mam nadzieję, że ta wreszcie
Będzie, chociaż też mogą być kłopoty, bo tam są straszne zaczepy. Gdzie on ma położone zestawy. Nie wiem, teraz będę ciął i na wał będę uciekał. Żeby wypłynął do góry i można było wciągnąć. No z... Ale był odjazd, nie? Jak ostatnio. No jeszcze jak? Jeszcze jak? O kurwa. 14-2? 14-2. Yes. 14-2? Yeah. Okay. Okay. Yeah. No styku. Nie, uśmiech, uśmiech, nie bądź taki poważny. Guys, can we do the take two? Trzeba zejść, uważać. Trochę to trwa, ale po... O, jak wyskoczył! Dobra. Jestem na 15. No wreszcie dzisiaj w nocy co się działo? Jak to było? To znaczy już wczoraj o godzinie 15 wyjęliśmy siódemkę. I dzisiaj o 3, jak zaczęło wiać trochę, większe fale przyszły. I o 3 godzinie mieliśmy strzał. Karp wyszedł nam dość daleko w lewą stronę na drużynę węgierską. Ale oni z protestu nie składali. Czyli problemów nie było? Nie było żadnych problemów. Na szczęście. Jakie wielkości był ten drugi? 13 kg 300. 13-300, no to piękna sprawa. No po prostu stanowiska mamy gdzieś na około 300 metrów, ale po prostu nie ma, że tak powiem, czego się zahaczyć. Wszędzie równo dno. Jest po prostu półka. Mamy wywiezione zestawy na głębokości gdzieś 3,5 metra. I po prostu blat, blat, jeszcze raz blat. No dobrze, ale dwie ryby są, jeszcze trzeciej brakuje do kompletu już i później tylko no to znaczy, tę największą szukać. No mamy nadzieję, że ma przyjść zmiana pogody i myślę, że wszyscy w ogóle zaczniemy większe sztuki ciągnąć. Ale jak na razie jestem bardzo zadowolony z drużyną, bo mamy dwie ryby, najważniejsze, że są. O, sędziowie, jeszcze gift. Gift. Gifty. Proszę. Gifty od Shimano. Tam jeszcze zgaduję, będą cię. Tak. Pudełeczko. I ciężarki ekologiczne. Ciężarki ekologiczne, zgadza się. Ahoj Karel. Ahoj Przemek. Dzisiaj. Witam Polski. Środa. Środa. Godzina 10. A jedzie auto. Jedzie auto. Z Arciem. Ja jeszcze mój wehikuł będę musiał przestawić, to sekundę. Ja jestem szczęśliwy, że są złowił największą rybę, ale 100% jeszcze będą większe. 2-3 dana, to jest normal i teraz już będzie większa ryba. Jest wszystko otworzone. A na nas w nocy my mieli 4 branie. I z toho dve ryby zlovili i dve ryby v dreve. I my máme veľkú kotvicu, keď karp zajede do dreva i kotvico robíme, ale sú tam vysoké stromy i 1, 2, niektoré i 3 meter. A z toho ťažko sa karp zloví. Ale je pozitívne, že na našem sektore je karp.
i z toho my budeme lovit karpy i zkusíme vyhrát. No i zobaczymy, a v týmach Team Carp Max na pierwszym miejscu, Carp Raz na drugim miejscu i niech tak zostanie. A tu mój kolega doniesł, co tak wyzera. No pięknie. No i tak to wszystko wygląda. Tak to wygląda. I a nam nie jest to karpa. Kapra zrobi to. Tak. Wypluje i tu zostanę tak. A to ostre jest jak diabli. Tak, to jest. Wszystko. To jest. Aha. Stanowisko numer 30. Zespół Other Carp. Słuchajcie, kilka stanowisk przed wami. Raczej nic się nie dzieje. Z tego co wiem, tam chlęczy tylko i wyłącznie mieli branie tu niewielkich karpi. A jak u was? A u nas, no pierwsza nocka, mieliśmy piękny odjazd. No niestety zaparkował nam w kołkach, które mamy tutaj blisko siebie, w odległości około 30 metrów od brzegu. I od tego czasu zrobiło się zupełnie spokojnie. Gorąco i spokojnie. Ciężko tu wytrzymać generalnie na takiej otwartej przestrzeni, ale nie poddajemy się, walczymy do końca. No zwłaszcza, że te trzy ryby to zawsze może się rozstrzygnąć wszystko w ostatniej chwili. Także my jesteśmy w kości 120 metrów od brzegu, w zasadzie dwie górki. Dwie górki, ale niestety te górki jeszcze nam nie pracują. No obławiamy je dosyć intensywnie, ale jeszcze nam nie dają ryby. Dzisiaj też zrobimy jeszcze jedno łowisko zupełnie najdalej, jak tylko będzie można. Zobaczymy, czy to jakieś efekty przyniesie. Także kombinujemy jak można. Dzień dobry. Dzień dobry. Jestem na 40. No, wywozimy na który metr? 200? 200, od 250 do 276, tak mniej więcej. Jak w tych okolicach. Mamy ładną góreczkę. No i jest ryby dużo, od drobnicy. No 7 kilo, przez 10 kilo nie umiemy się przebić. Jedną dwunastkę my złapali, a tak mamy 9600, 9800. Wszystko do 10. A takich ryb, no masa, no masa. Uh-huh. Jak tylko zmniejszymy zestawy na mniejsze boile, to wywózka 15 minut i... O, i jest branie. I jest brana. Stanowisko 41. No i przed chwilą piękna ryba wyprowadzona pełną łuskę. Wiele zwar. Ja? In de buurt van 15 kilo. Meer nog, denk ik. Beautiful. Ik heb delen. Ja. Mooi gehaakt. Ja. Een tangetje, weet je? Ja. Stanowisko 45. Czyli zespół, który razem z nami startuje w teamach. Team Carp Maxa. Pierwszej nocy pięknej połowie i trzy ryby. No, na środę, dzisiaj godzina 11, jesteśmy na pierwszym miejscu w teamach, ale u nich się zatrzymało. Z tego co wiem, w nocy nic nie było, myśmy złowili dwie ryby. Są tam na dole, trochę cienie mają. No, niezła górka. Zobaczymy, czy uda mi się zejść. Ła! A może nie zejdę, tylko zjadę. Ła! Właśnie to zrobiłem. I właśnie to zrobiłem. Był piękny zjazd. Na nartach. Jak na nartach. Tak, że jedna noga do przodu i na jednej nodze zjeżdżamy, bo jest bardzo niebezpieczny. Bardzo. No i słuchajcie, co jest? Zatrzymało się? No zatrzymało się. Tak, zmieniliśmy troszkę taktykę. Nie chcemy już małych ryb. No właśnie. Mamy małe ryby. Właśnie. Wy macie trzy ryby, więc już teraz trzeba szukać dużych. Tak. I co robicie? No zmieniliśmy trochę i przypony, i zmieniliśmy taktykę trochę nęcania. No i chcemy tych dużych teraz już ryb, nie? W jakiej odległości od brzegu macie te ryby? Ryby biorą z każdego wybranego miejsca. Aha. Tak po kolei, powiedzmy, więcej brań zdecydowanie mieliśmy z tych miejsc, tak, bliższych. Udało mi się do was zjechać. Okay. Tu z tej góry, na tyłku. No, pierwszy dzień zjechałem. A, no bardzo fajnie, to jest fajnie. Jak na sankach zupełnie. Teraz się zastanawiam, jak ja podejdę pod górę, no ale to jest inna sprawa. Także, no kwestia taka, musimy się uzupełniać. My pierwszej nocy, my drugiej nocy. No i trzeba walczyć dalej. Na razie walczymy, tylko
Mieliśmy dzisiaj ile? Dwie czy trzy rybki? No jedną do zaliczenia przemyliśmy, rybkę. No, ale mniejsze. Coś tam się cały czas dzieje, ale nie chcą jakieś tam większe. Chociaż teraz zestawy trochę zmieniliśmy. Dłuższe takie w sumie włosy na większe kulki. Może coś większego się po prostu podepnie. No tak, kamienie pokryte asfaltem. No. Ale z tego co słyszałem, nie rozpuszcza się na szczęście. Nie lepi się. Można po nim chodzić. No to właśnie z tego miejsca na 45 są trzy karpie. Bardzo proszę, powyżej 15 teraz w najbliższych dniach. My też będziemy się starać, żeby to razem zebrać i żeby to wyszło na to, co mamy do tej pory. No dobra, łamcie. Marcin Misera, John Lyle. Tak. Też bardzo trudna sytuacja, nie? No, widzę, hardcore jest, kompletny. Szczególnie w tą pogodę. Jak popatrzę się na Johna nogi, to jest hardcore. Nieciekawie, no ale co, ryby mamy, to jest najważniejsze chyba w tym wszystkim, nie? Tak. Także mamy trzy, wymieniamy, staramy się cały czas wymieniać te ryby, no ale ciężko przekroczyć tą magiczną dla nas, tą ósemkę. No, chcemy wymieniać, no wczoraj się udało wymienić na dziesiątkę, no i cały czas liczymy, że coś będzie wchodziło. No populacja jest gigantyczna, karpi tutaj, naprawdę. Mamy, no nie będę się chwalił, naprawdę mamy dużo brań, ale co z tego, jak wszystkie ryby są... Wszystko mniejsze. 5, 6, tak. 7, tak. 4, tak. Takie ryby, trójki też się zdarzają. No zobaczymy, będziemy walczyć do końca. Stanowisko 58. Polska flaga nie fruwa, bo nie ma wiatru. No ale miejsce mają piękne, na cyplu wychodzącym w jezioro, ale najpierw trzeba to przejść tą drogę przez mękę, przez kamienie wylane asfaltem. No to próbujemy przejść. Mam nadzieję, że się uda lepiej niż Johnowi Lyle, który sobie połamał wszystkie nogi w ten sposób. No, chłopacy widzę w bojowych nastrojach. Teraz zobaczymy, co tam się dzieje. Dzień dobry. Słuchajcie, macie miejsce przepiękne. No spadliśmy przed chwilą. Chodzi o inne miejsce, biwakowe, tak? Ja mówię o miejscu biwakowym, macie fantastyczne, to trzeba przyznać. Jak z rybami? Jak to wygląda? Non-stopie mamy. 24 godziny na dobę. Już dzisiaj mieliśmy 5. Tylko wszystko poniżej 10. No wszystko wielkości. No, parę zespołów tak ma niestety, że mają dużo brań, ale wszystko jest mniejsze. No ale zawsze jest szansa, że one dojdą. Tak, dokładnie. Że one dojdą. No ale te większe ryby i tak mieliśmy wszystkie w nocy, te największe. Bo tak naprawdę przełomowym dniem był wczorajszy dzień. Wszystko w nocy. No, noc. Pływaliśmy 21 godzin non stop. I dzisiaj od godziny poszliśmy do łóżka spać o 4, a o wpół do 6 już były pierwsze branie, które dała nam drugie miejsce ryba ta 11,5. No nawet przez chwilę pierwsze mieliśmy. No, momentami. Ale to się wszystko. Nawet wszystko się zmienia. Na chwilę Big Fisha. Ile? 17,5, no piękna woda. Piękna ryba, ale mieszcie piękną wodę, bo to jednak jest taki... Nie no, cypel. Na brak ryb nie narzekamy, bo mamy ich multum. W jakiej odległości od brzegu? 200... No prawie 200 metrów. 200, 150, ile te bójki mamy tam, te krótsze? Boryto tutaj jest w ogóle jakieś 120 metrów. Czyli blisko. Czyli to jest blisko. Tak. Mamy tutaj las zatopiony, drzewa powalone. Dużo ryb straciliśmy, bo na początku straciliśmy aż 4 albo 5. To mało straciliście, bo myśmy więcej stracili. Tylko tak. Przez, można powiedzieć, swoją głupotę. Przynajmniej dwie. My jesteśmy tu mniej więcej. Tu. Wy jesteście na cyplu. Wy jesteście to jest tu. Koryto, to jest koryto. To jest koryto. To wy jesteście gdzieś tutaj. Tak. Do koryta. Tak. No my jesteśmy gdzieś tak. Tutaj. Niby tak. To jest 120 metrów. Jest to takie ostre zejście, jakby pan... Jest. Tak. I tutaj ogólnie... Dno jest bardzo urozmaicone, do 6 metrów, a potem chodzi nawet do 3, 2,8. A jak z kółkami, zaczepami, jak u was to jest? Jest tu
taki las przed nami. Dajemy im jechać po prostu, bo właśnie te pierwsze ryby, które straciliśmy, bo dzisiaj też straciliśmy, tylko zostawiliśmy kolegę samego. Mhm. I po prostu nie miał jak wypłynąć sam, no. Ale zapuszczacie i sobie idą i dopiero wtedy holujecie? Tak, tak, wszystko tak, tak robimy. Ale na zupełnie innym ludzie, tak? Tak, na zupełnie ludzie. Na przykład mamy po lewej stronie markera las, a po drugiej jest czysto, bo stukamy, łapiemy tak. Albo między twardym a miękkim. Nie? Między twardym a miękkim, no, zgadza jest się. Taka, tutaj tak, pierwsze właśnie... brania właśnie te pomyłkowe, to były właśnie takie, że ciągłem do brzegu i wszystko szło. Teraz na przykład Lesz tak zrobił, nie? Że też wszedł. Tu właśnie tak jest mniej więcej 100 metrów przed tym korytem są drzewa i to jest tak, że tam jest 4 metry, to drzewo wychodzi aż do 1,5 metra nad czy do powierzchni wody, tak? Tak. Więc automatycznie jak już wyjdzie w to, to ponton i radwa, mhm. No też nie możemy wypuszczać za daleko, bo tam są bojki graniczne. No wiadomo, może, wiadomo, wiadomo. A mniej więcej to jest tam 230, tak. 240. No zobaczmy jak to wygląda. Tak, otwarta woda. Nie no, miejsce mamy bajka. Miejsce jest piękne, trzeba przyznać.